20 września w bibliotece przy ulicy Wojska Polskiego w Policach odbyło się spotkanie literackie z Diane Rose, autorką i recenzentką książek. Wszystko zaczęło się gdzieś tam od opowiadań. Miałam taki pomysł, jestem osobą niecierpliwą. Nie lubię, kiedy jakiś serial się kończy, to lubię wiedzieć, co będzie dalej. Więc zamiast czekać, wymyślałam sobie sama własne jakieś zakończenia. Od tego się gdzieś wzięły powoli opowiadania, a później gdzieś to tak bardzo powoli przerodziło się w pomysł na napisanie książki. Do tej pory Diane Rose wydała jedną książkę. To powieść Carpe Diem, czyli Chwytaj Dzień, które jest hasłem przewodnim powieści. Pomysł na temat książki narodził się podczas oglądania odcinka znanego serialu medycznego. Sama książka jest o poszukiwaniu właśnie tego szczęścia w życiu, o łapaniu ulotnych chwil i też o takim szczęściu trochę na przekór. Bohaterka boryka się ze swoimi problemami, one są dosyć duże, ja też poruszam gdzieś tam pobocznie także inne wątki, tutaj wątek akurat choroby, więc chciałam pokazać to Carpe Diem nawet trochę w sposób przerysowany, więc że to szczęście jest możliwe w każdej sytuacji, w każdym przypadku i tak naprawdę nie da się go powstrzymać, wystarczy chcieć. Autorka pisze od czasów gimnazjum, pisze wtedy, gdy ma czas. Może to być 5 minut albo kilka godzin. Nie potrzebuje weny, bo może pisać w każdej chwili. Nie ma ulubionych tematów, ale poruszony w książce temat, problem transplantacji serca, spowodował wśród uczestników spotkania dyskusję o podejściu społeczeństwa polskiego do transplantacji narządów. Moje liceum był dosyć otwarte. Mieliśmy zajęcia o transplantologii, które przeprowadzali koordynatorzy. Ale także w swoich klasach też rozmawialiśmy i o paszporcie półtransplantu, który można wypełnić, żeby oddać narządy po śmierci. Tak ja myślę, że trzeba zacząć edukować społeczeństwo, a za tym mogą iść dopiero zmiany prawne. Bo czy nasza regulacja jest dobra? Ona jest niewystarczająca do dzisiejszych warunków społecznych. Diane Rose to pseudonim, pod którym pisze autorka i jednocześnie od 3 lat recenzuje książki na blogu Recenzje z pazurem. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Przed świętami Bożego Narodzenia ukaże się zbiór opowiadań, w którym znajdą się opowiadania Diane Rose. Autorka zapowiada napisanie książek m.in. kryminalnych, których akcja będzie rozgrywać się w Policach.